Są kwiaty, którymi możemy cieszyć się przez cały rok. To kwiaty, które możemy zasuszyć. Te najbardziej znane wysiewa się w kwietniu na rozsady. Jak to zrobić i jakie to gatunki? O tym będzie dzisiejszy odcinek z cyklu Ogród Ozdobny. Zapraszam! To kwiaty, które mają już ponad 2 lata. Nadal pięknie się prezentują, kolory wcale nie wyblakły. Można ich z powodzeniem użyć do przygotowania ciekawych bukietów lub dekoracji. Nasze babcie często uprawiały je w ogródkach, żeby zimą kompozycje z kocanek, zatrwianów i kłosów traw oraz innych gatunków zdobiły stoły i komody. Dziś mamy dostęp do pięknych kwiatów przez cały rok, ale nie zapominajmy także o tych, które można zasuszyć, bo florystyczna zabawa z układania tzw. suchych bukietów może być wspaniała. Można z tego stworzyć oddzielną florystyczną sztukę tworzenia kompozycji na zimę. Najbardziej znane i chyba najpiękniejsze są kocanki, nazywane też nieśmiertelnikami. Jest to roślina jednoroczna, którą możemy wysiewać na rozsady w marcu-kwietniu lub bezpośrednio do gruntu w drugiej połowie maja. Kwiaty wyrastają pojedynczo na dłuższych lub krótszych łodygach w zależności od odmiany. Mogą osiągać od około 40 do 80 cm wysokości. Nie tylko możemy je ścinać na suche bukiety, ale w trakcie kwitnienia są one także pożywieniem dla pszczół i innych pożytecznych owadów zapylających. Możemy je uprawiać zarówno na rabatach, jak i w donicach. Występują w przeróżnych kolorach i jeżeli pozwolimy kilku okazom dojrzeć, w kolejnych latach możemy pobrać z nich samodzielnie nasiona. Ja właśnie tak zrobię. Pobiorę nasiona z zasuszonej kocanki w kolorze białym, a także w kolorze żółtym. Do suszenia generalnie zbieramy kwiaty nie do końca rozwinięte, ale jeżeli przegapimy ten moment, możemy pozwolić im dojrzeć całkowicie i mamy wtedy swój własny materiał siewny. Możemy nasiona nieśmiertelników, a także innych gatunków kwiatów wysiewać rzutowo, a potem je pikować czy też rozsadzać grupami. Ja już od jakiegoś czasu stosuję inną technikę. Technikę wysiewu do niewielkich produkcyjnych doniczek, które możemy zastąpić na przykład pojemnikami po produktach spożywczych, po jogurtach lub serkach, w których robimy otwory drenażowe na dnie i które oczywiście dokładnie myjemy. Wypełniam je podłożem do wysiewu i pikowania, które ma odpowiednią strukturę i jest wolne od patogenów, genów chorobotwórczych i szkodników oraz nasion chwastów, wyrównuję je i na tak przygotowaną ziemię w doniczkach wysiewam nasiona. Potem takimi grupami rośliny przesadzam na rabatę lub do donic. Wygląda to bardzo dobrze. Własnoręcznie pobrane nasiona można wcześniej oczyścić, ale w przypadku kocanek nie jest to konieczne. Można je wysiewać dokładnie w takiej formie, w jakiej oddzielimy je od zasuszonego kwiatu. Można je wysiewać nieco gęściej niż nasiona kupione w sklepie, ponieważ może się okazać, że niektóre z nich nie zostały zapylone i nie wykiełkują. Aczkolwiek zazwyczaj kiełkują one bez żadnego problemu. Po wysiewie przysypujemy je cienką 3-5 mm warstwą podłoża do siewu i pikowania. W podobny sposób możemy wysiewać też inne rośliny na suche bukiety, a należy do nich na przykład zatrwian. Ja akurat mam tutaj zasuszone okazy w kolorze żółtym, ale roślina ta może występować także w innych barwach – białej, różowej, fioletowej i niebieskiej. Do kiełkowania, podobnie jak kocanka, potrzebuje ciepła. Obie te rośliny nie są wymagające pod względem gleby i zabiegów pielęgnacyjnych. Posadzone w ogrodzie będą rosły praktycznie wszędzie, nawet w cieniu, aczkolwiek najlepiej czują się one w miejscach słonecznych. Na suche bukiety nadają się także inne gatunki, na przykład takie jak złociszek oskrzydlony, czyli wiekuistka, gomfrea kulista, czyli wiecznik kulisty, suchlin, czyli suchołuska różowa, bardzo podobna do nieśmiertelników, lonas roczny, miesiącznica roczna, w przypadku której nie suszymy kwiatów, lecz zbieramy perłowe blaszki, dzwonki irlandzkie, suchokwiat roczny oraz kłosy traw. Ja wysieję jeszcze jedną roślinę, która nadaje się do suchych kompozycji. Będzie to kraspedia. Roślina jednoroczna, dorastająca do 60-70 cm wysokości. Jej kwiaty zebrane są w kuliste, cytrynowo-żółte główki, na sztywnych, mocnych łodygach. Zaleca się ją siać w lutym lub marcu, zatem nieco się spóźniłam, ale mam nadzieję, że zdąży zakwitnąć i uda mi się coś zasuszyć.
Po wysiewie całość dokładnie podlewamy rozproszonym strumieniem, najłatwiej za pomocą opryskiwacza. Żeby utrzymać wilgotność podłoża do czasu pojawienia się wschodów, można doniczki lub pojemniki przykryć szybą lub kawałkiem folii, pamiętając o codziennym wietrzeniu przez kilkanaście minut. Większość gatunków kiełkuje po tygodniu lub dwóch. Gdy podrosną i pogoda na to pozwala, warto zadbać o hartowanie, a w drugiej połowie maja sadzimy je na miejsce stałe. Jest też wiele bylin, których kwiaty możemy zasuszyć i wykorzystywać w suszonych kompozycjach, na przykład hortensje i lawenda. W połączeniu z gatunkami jednorocznymi mogą wyglądać bajecznie przez całą zimę albo i dłużej. Zachęcam więc do zabawy. Życzę udanych upraw i bujnie kwitnących okazów. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.